Okej, okay, Boomer! W sentymentalną podróż zabierają Was Paulina Sawicka i Paweł Jawor. Cześć, cześć, to już się robi powoli naszą małą tradycją, także 3, 2, 1. Uwaga, leci. Tam, 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 tam. Witamy w podcaście Bokej Boomer w radiu RMF FM. Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Cześć. Cześć, cześć. Także jeśli pamiętacie, jak wyglądał młody Leonardo DiCaprio, kiedy był w wieku swoich obecnych partnerek. I surfował na drzwiach. I wiecie, co to ta zosy, to jesteście we właściwym miejscu. Możecie do nas pisać na GG, założyliśmy gadu-gadu, okej, Boomer pod tym nikiem, wysyłać też SMS-y z bramki SMS 3322, puścić strzałkę, oddzwonimy. Tydzień temu właśnie kończyliśmy na wspomnieniach ze sklepików szkolnych, ale widzimy po wiadomościach od was, że to jest, że ten temat naprawdę nie tak, ma tak, końca. Tak, zaraz wam pokażę, jak to wyglądało, gdy do nas te wiadomości przychodziły, wtedy, gdy ruszyliśmy ten temat. I tak w nieskończoność. I tak dalej. Piotrek napisał na gadu-gadu, maczugi to był sztos, a orężatka w foliowej tubce. To się brało niemal przez nos. Co? To jest pierwszyk? Co? Ale nie było tak rzeczywiście. Chociaż nie, że przez nos, ale jak się tak dobrze zmusowało tę orężatkę w buzi, to ona nosem potrafiła wyjść, tak? To było tak. Niektórzy, wiecie, rozsypywali ją tak na dłoniach też i potem zlizywali i to się kończyło tak, że były takie barwne łapki i się na klatce schodowej odciskało, a później pani sprzątająca, teraz to się mówi serwis sprzątający, musiała to zmywać. Jeszcze była guma balonowa, to co do sprzątania, no to przyklejana pod ławkę. Tak, guma Donald, no nie? Tak. Wielkie takie balony się z tego dmuchało i 10 gum Donald do buzi. Właśnie ja nie potrafiłam, bo po jednej gumie to nie dało rady. Nie, ale jak 10, później szczęka bolała. Ale gumy Donald to jedno, jeszcze były gumy Turbo. Tak. Ale one bez smaku były chyba. No ale niby bez smaku, ale to się dla obrazków kupowało. Ty chłopak powinieneś wiedzieć. Autka. Tak. I właśnie, bo Justyna puściła nam strzałkę w tej sprawie. No, ja zawsze się tak kolegowałam z chłopakami, przez nich w sumie kolekcjonowałam te wszystkie obrazki z tymi samochodami, no i wszystkie te starodawne samochody w tamtych czasach, tak, miały takie kwadratowe światła, tak, no a te z obrazków, no to wiadomo, już były takie eleganckie, super, no i zawsze marzyłam o takim samochodzie, no i przyszły takie czasy, że jednak mam. Ja to popijałem te gumy dla smaku butelkami Frugo. Kiwi to moje ulubione było. Nie Frugo. Czarne Frugo? Czarne! Rzeczywiście! Jego się szukało w sklepie, ono schodziło pierwsze. Tak, ale tego zawsze brakowało, dlatego kiwi chyba kupowałem, stąd mi się tak kojarzy, ale czarne to było mega, zawsze się pytało, jest czarne. Nie, jeszcze nie było białe, ale ono było takie super słodkie. Ale też było dobre. W ogóle, ja wtedy cukru jadłem. Smak w ustach. Tak i mówiło się, jeżeli chciało się kogoś spuentować, no to Frugo. Takie hasło, które znał każdy. No to było z reklamy? Tak, to chyba się stamtąd wzięło. Pamiętacie tę reklamę? Daj, łyko. Ostatniego miałem. Baryła, idź po Frugo. Idź, samo nie przyjdzie. No, może przyjdzie. I ten jeden z najbardziej pamiętnych momentów to ten, kiedy dzieciaki otwierały lodówkę pełną Frugo i zamiast brać napój, zaczynały tańczyć. Takie dziwne stwory, które pojawiały się znikąd i rzucały butelkami Frugo. Albo kiosk Frugo do ciebie przychodził. Czekaj, lizaczki, smoczki. Tak, to mi się podobało. I było jeszcze coś jednego i coś chyba by dzisiaj nie przeszło, bo nie powinno. To były takie gumy papierosy, to znaczy to były gumy do rzucia, one były takie podłużne, ale zawinięte w papierek, który wyglądał jak papieros i chłopaki udawali, że tak, rety. Tak. I to normalnie w sklepiku szkolnym było. Mm-hmm. Były jeszcze andruty, drożdżówki, gumy kulki, to wiadomo, po 10 groszy. Okej, to był twój obiad, a co dalej? Ale słodycze milenialsów. Wiecie, zrobiliśmy taką rolkę na Instagram i na TikToka RMF-u. Wpisujcie w komentarzach, co wam się przypomniało. Ile z tego pamiętacie, czego tam nie wrzuciliśmy, a powinno być. Ciekawe, kto zbierze komplet. Ale dobra, bo na to czekałam. Przesłuchiwałam przez cały tydzień głosówki od was. I chodzi właśnie o temat, w kim podkochiwaliście się za dzieciaka. Czyje plakaty wisiały w waszych pokojach. I to akurat głosówka od Asi. Moja koleżanka nosiła w portfelu wycięte z gazetki Brawo zdjęcie Bartka Wrony jako swojego chłopaka i pokazywała wszystkim. Okej, nie jedyną podobiznę, jaką ja nosiłem w dzieciństwie, to była z tym, z Mieszko pierwszym. Dycha kiedyś od babci dostałem. Czy to chrobry był? Nie wiem. Ale nie mieliśmy do siebie stosunku emocjonalnego. Często rozmieniał się na drobne i się rozstawaliśmy. A podobał mi się taki mem, babcia niewiele mówi o swojej przeszłości,
ale podaje pieniądze jak prawdziwy dealer. Tak. Dycha od babci, tak. To kiedyś dostałam od babci właśnie dychę i to było na karuzele. I były takie karuzele, które były takie... I Boże. Te kulki z automatu takie. Tak. Mhm. To takie, gdzie były pierścionki. Pieniądze rodziców. Nasi rodzice byliby bogaci. Mieliby willę z basenami, gdyby nie te nasze zachcianki. Na orężatkę, maczugi i kulki. A zamiast tego na przykład z wakacji dostawali figurki z delfinkiem porcelanowym. Ale w ogóle, co Asia mówiła, no nie, mi to zainspirowało. Co u Bartka Wrony? A, bo to było Just Five. Mhm. Bartek Wrona. Jestem ciekawa, czy dalej dostaje jakieś, wiesz, listy miłosne, od tak? No. Mhm. Ile staników na scenę leciało, chociaż nie, to wtedy były takie czasy, że dziewczyny chyba akurat w tym za młode były. Lizakami rzucały na scenę. Dobra, nosiłam stanik zerówkę, ale to nie twoje tematy, to ci tego oszczędzę. Nie musiałaś mi tego mówić. No każda nosiła, uspokój się. Ale dobra, bo pojawił się temat Bartka Wrony i trzymaliśmy to dla was w tajemnicy. To miała być niespodzianka i teraz jest połączenie z Bartkiem. Cześć, Bartek. Witam, witam was bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Bartek, to pytanie o fanki musi paść, bo zbieramy miłosne wyznania sprzed lat i zadzwoniła Asia, która powiedziała, że jej przyjaciółka, uwaga, nosiła twoje zdjęcie w portfelu. Wycięte z gazetki i mówiła wszystkim, że to jest jej chłopak. No kochani, można powiedzieć, że tylko jedna dziewczyna się we mnie podkopiwała, ale to było tylko platonicznie, więc na spokojnie. Lata 90. piękne czasy, ja bardzo miło wspominam. Po prostu coś wspaniałego, jak właśnie odzywają się do mnie te stare fanki zespołu Just Five i mówią, że miały karteczki, że zbierały karteczki. Piękne wspomnienia, mogę wam powiedzieć. Naprawdę, piękne wspomnienia. A miałeś jakiś taki ekstremalny przykład tej takiej platonicznej miłości? Albo nie tylko platonicznej, ale ekstremalny taki przykład takiej fanki z tamtych lat. Psychopanka. Tak? Psychopanka. Zdarzyło się? Zdarzyło się, no miałem takie parę takich dziewcząt, które no tak no, podchodziły do tego tak dosyć mocno zaangażowane, ale wspominam to również bardzo miło. A ktoś ci się podkradał pod dom na przykład? Zdarzało się? W 97 roku mieszkałem w bloku, więc byłem blokersem, to ja miałem kolejki pod swój dom. Podjeżdżały busy i a że mieszkałem na 8 piętrze, to klatkę miałem całą popisaną i dziewczyny spały na klatkach, więc no to były naprawdę szalone czasy, lata 90. A to wtedy rozumiem, bo to były czasy, kiedy mieszkałeś z rodzicami jeszcze. Tak, ja mieszkałem z rodzicami, no ja wtedy jak zacząłem w zespole Just Five miałem 15 lat, tak. Więc cały czas mieszkałem. Mieszkałem w bloku, więc sąsiedzi nie byli zbyt zadowoleni, ale przetrwałem. Mama wynosiła im herbatę, tym dziewczynom, które koczowały? Wiesz co, no było tak, że moja mama tam częstowała na klatce dziewczyny herbatą i napojami zimnymi, bo dziewczyny naprawdę spały. Pamiętam, to był chyba nasz pierwszy taki duży koncert w Arenie i po koncercie w Arenie właśnie dziewczyny przyjechały do mnie pod dom. Ja już spałem i dziewczyny mówiły do mojej mamy: proszę pani, niech nas pani tylko wpuści, my chcemy zobaczyć, jak on śpi. Nie, no to były naprawdę szalone lata. Jak się wtedy z tym czułeś? Nie przytłoczyło cię to troszkę? Bo to wiesz, to jest taki nagle taki boom po prostu. Wiesz co, no nie, no ja byłem... Początki moje, no to ja byłem przerażony tym, co się działo. Faktycznie nikt się nie spodziewał takiego sukcesu zespołu Just Five właśnie w 97 roku. No i no, miałem takie momenty, że no bałem się tych dziewcząt. No ale jakoś zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, ale udało się przetrwać. No i cały czas od no długich lat cały czas jestem w branży muzycznej, więc bardzo się cieszę. No właśnie, bo postanowiliśmy sprawdzić, co u Bartka Wrony i muzycznie powrót. No i właśnie, to jest właśnie coś wspaniałego, dlatego wracamy z zespołem Just Five, może nie w starym składzie, bo niestety każdy ma swoje plany, swoje wyjazdy i niestety reszta chłopaków nie mogła dołączyć do nas, ale jesteśmy razem z Robertą Krylą, czyli było nas dwóch, jest nas trzech, a będzie nas pięciu. Powrót Just Five, więc to też taka sentymentalna podróż i jakby to powiedzieć, takie podziękowanie przez tyle lat, bo dostałem mnóstwo wiadomości, mnóstwo, że fajnie by było wrócić do lat 90., że fajnie by było posłuchać tych starych utworów zespołu Just Five. No i stwierdziliśmy, że no to jest ten dobry moment, a że tak naprawdę no, na całym świecie są powroty lat 90., więc stwierdziliśmy, że
muzycznie wrócimy i damy tą radość tym starym fankom i fanom. No to te fanki teraz z rodzinami będą na klatce nocowały. Podejrzewam. Jeżeli to z tamtych lat. Nie, nie będzie tak jak kiedyś, że gdzieś cały staniki na scenę, więc nie, no teraz już nie, ale mam nadzieję, że koncertowo na pewno te dawne fanki przyjdą ze swoimi dziećmi. Więc no właśnie, nadzieję, no. Jak ja to mówię, muzyka łączy pokolenia. Bo właśnie, powiedziałeś, że na początku to cię troszeczkę przytłoczyło, bo to było takie bardzo intensywne, ale pytanie, czy z czasem zacząłeś kolekcjonować te staniki? Tak. Tak? Tak? Nie. Nie łapcie mnie tutaj, tak? Nie łapcie mnie. W każdym razie oprócz staników lądowały na różne miski, baskotki, brylotki, ale to wszystko tak naprawdę zbieraliśmy i później oddawaliśmy do domu dziecka, więc to też taki ładny gest z naszej strony. O, bardzo fajnie. No wielki powrót muzyczny, ale tak sobie myślę, że pewne takie rzeczy, jeżeli chodzi o ubrania z lat 90., one wracają, nie, bo moda wraca. I teraz... Nie. Myślę, że nie będziemy ubrani ubrało. Ale powiem wam, bo ja jestem bardzo sentymentalnym człowiekiem i mam właśnie pamiątki z tamtych lat. Srebrny garnitur, gdzie mieliśmy w klipie Zaczarowany świat, to mam go cały czas w domu i pamiętam, że wybrałem się kiedyś z nim na jakąś imprezę i to było szaleństwo, to był szał. Ale powiem wam jeszcze, że mam z tych lat 90., bo ostatnio ktoś mi się zapytał, nie, moja córka mi się zapytała, tata, powiedz mi, masz coś takiego jak, było coś takiego jak Discman? I ja mówię, córcia, no pewnie, że mam. No i od razu pyk na tych i znalazłem, mam fajny, stary Discman, mam Walkmana, mam no parę fajnych, takich ciekawych rzeczy z lat 90., więc to jest naprawdę fajna sprawa. Mówię, że jestem sentymentalny, to trzymam. Słuchaj, brzmisz jak boomer, no. No, bo jestem. Okej, boomer. A zbierałeś karteczki w segregatorze? Ja nie zbierałem, ale wiem, że fanki zbierały nasze karteczki i gdzieś też je mam, bo moja mama robiła takie klasery zespołu Just Five, więc te klasery też mam i tam jest parę takich fajnych, ciekawych zdjęć. Więc... To się świetnie wspomina, to nie jesteśmy wszyscy boomerami, dlatego nam się tak dobrze wspomina tamte stare czasy. No właśnie. A tu mamy coś takiego, ej, a pamiętasz to? Także można siedzieć godzinami. To co, Bartek, czekamy w takim razie na powrót. No, wróciliście już z Just Five, ale czekamy na te kolejne smaczki dla fanek i tak fanów. Tak, będą kolejne smaczki, obiecuję wam. Będą nowe wersje utworów Just Five. Nowe kolorowe sny 2024. Nowa piosenka, czyli ostatni singiel zespołu Just Five. Mogę powiedzieć, będzie petarda. No. To teraz na pożegnanie. Zanucisz nam kolorowe sny? Właśnie dla tej fanki Asi. Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie, zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie. Niech wiruje cały świat. Tak, wiruje cały świat. Bartek Wrona, RMF FM. Dzięki, Bartek. Dzięki wam, pozdrawiam was. No dobra, a ty miałaś kogoś na plakatach? No właśnie, nawet mi się Timberlake nie podobał, bo co? Zobaczyłam to zdjęcie, kiedy... Ale wtedy Justin nie, on miał takie kręcone włosy i co gorsza, zobaczyłam go w tym takim jeansowym outficie, kiedy pozował z Britney Spears. Aha, a nie, ty byłaś wtedy metal? Nosiłam glany. O, by się kiedyś ja byłam taka... dzielili na tych, co hip-hop i na metali. Ja byłam taka oszukana metalowa trochę, bo chodziłam w glanach, one nie przemakały zimą i były super. Ale to nie był twój crush wtedy? Nie, ja lubiłam cięższą muzykę przez jakiś czas, bo też miałam kolegów, którzy grali w takich kapelach. Długie pióra. Pod ziemiach szkoły. Tak. I to były fajne ziomki i na przykład bliżej mi było do tamtej muzyki. No, mogliście się przynajmniej tuszem do rząs wymieniać, bo oni też malowali lakierem sobie oczy. Czarny lakier do paznokci miałam taki. Ale nikogo nie miałaś na plakatach tam? Nie, był Harry Potter. Rozumiem, facet z miotłą ideał, jeszcze czarujący na dodatek. Posprząta kolację, wyczaruje perfekcyjnie. A ja ten plakat miałam dlatego, że musiałam coś powiesić, bo między moim pokojem a brata pokojem były jedne drzwi, a że chciałam mieć trochę prywatności, to zakleiłam pierwszym lepszym plakat mi, to był Harry Potter, ale Harry'ego Pottera akurat uwielbiałam. I właśnie, bo powiedziałam ostatnio synkowi mojej koleżanki, że pamiętam premiery książek Harry'ego Pottera, że były wtedy w księgarni, albo Poczta Polska przysyłała do domu. Tak? Co ty, to nie były audiobooki od razu? No właśnie i usłyszałam, ciocia, to ile ty w sumie masz lat? A były filmy? Ja mówię, nie, wtedy jeszcze nie było filmów. Książki i czekało się na premierę książek. Tak, zaraz po potopie szwedzkim tutaj się pojawiły.
na polskich ziemiach. Dobra, 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 cwaniaku. Miałeś jakieś plakaty? Ty? Z Ronaldo. Z Pajsetki? Nie, z Ronaldo. Z tym Brazylijczykiem. Z polskich piłkarzy Marek Citko kiedyś mi bardzo imponował. No. A ze Spajsetek? No ze Spajsetek to tylko David Beckham. No tak, no ganiałem za piłką bardziej niż za dziewczynami. No to, trochę się wstydziłem, wiecie, bo taki nieśmiały chłop ze mnie był. No i nadal jest. Ale wiecie, jakie to były czasy. Jak cię koledzy zobaczyli z dziewczyną, jeszcze za rączkę, to od razu było śpiewane tam pod blokiem, tak jeszcze na wstyd na paluszkach i to drugie to było najgorsze. To zakochana pana Jacek i Barba, no Paweł i ktoś tam, no nie? Ja tam się kumplowałam i z dziewczynami, z chłopakami właściwie, a z kolegami. Właśnie, koledzy nie wstydzili się ze mną pokazać, bo traktowali mnie jak ziomka. Jak kumpla. No, no. Grali ze mną w gry komputerowe. I wiesz, co było najgorsze? Że, no, że wpadłam w friendzone, bo później ci koledzy, taki jeden kolega, bardzo wtedy ładny, później już nie, pytał mnie... Odładniało mu się, no. Odładniało mu się, na szczęście. To bym żałowała po latach, no. Tak. No, dobra, no. To on mnie pytał o moje wolne koleżanki, bo chciał z nimi tańczyć wolne tańce na dyskotekach. A ty ustawiałaś grafik, trzeba było opłaty pobierać chociaż. Słuchaj, z Marzenką w piątek od 20 na szkolnej dyskotece. Ale nie przemyślałam tego. Za piątaka albo cztery orężatki. Za piątaka. Za piątaka milionerze? Piątek. To koleżanka, za ile chciała się sprzedać? No dobra, ale właśnie co do gierek, bo graliśmy w gry i była gra w Małysza. Tak. Grałeś? Nie pamiętam, jak się nazywała ta gra. Mówiliśmy na to gra w Małysza. Ona była na dyskietce. Ja to sobie nawet ostatnio zainstalowałem. To znaczy nie musiałem zainstalować, bo to jest w przeglądarce internetowej, jak sobie wpiszecie. Deluxe Sky Jumping 2. I teraz to się grało w ten sposób. Ja wam pokażę. To jest tak. Ruszasz. Teraz wybicie z dwóch. I telemark to szybki lewy prawy. I jest. Proszę. I noty dziesiątki. A właśnie, ciekawe, czy Adam Małysz grał w Adama Małysza. Dzwońmy do Adama Małysza, spytajmy, czy grał w Adama Małysza. Dajesz? No musiał w coś grać. Piotrek Żyła gra teraz w Pokémony, o tych też sobie pogadamy, ale Adam. Aha. Dzień dobry, panie Adamie, RMF FM z tej strony, Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Chcieliśmy zapytać szybko, czy Adam Małysz grał w Małysza na komputerze. O, ja jestem graczem, więc zdarzało mi się, ale nie nałogowo na pewno. Ale rekord skoczni był? Coś tam pewnie było, ale głównie chodziło o loty narciarskie, czyli na tych dużych skoczniach skakaliśmy jak z kolegami. Okej. Okay. A jakieś inne gry z tamtych lat były? Oprócz właśnie Deluxe Sky Jumping? Chyba Tetris, tego co pamiętam. Taka bardzo. A tak to nie pamiętam. Pewnie jakieś samochodowe też, no bo akurat w tym się zawsze pasjonowałem. Need for Speed? To już tak dawno temu. Okay. A takie najbardziej szalone wspomnienie Małyszomanii, jakie panu przychodzi na myśl? O kurczę. Tak naprawdę to ja dopiero sobie uświadomiłem, więc to była Małyszomania nie tak dawno, także cały czas myślałem, że to jest jakiś po prostu wymysł, a po prostu staję się osobą popularną, więc dlatego tam ludzie cały czas się do mnie zwracali. Ale na pewno te początki były bardzo ciężkie, bo mimo wszystko człowiek nie jest przyzwyczajony do czegoś takiego, że gdziekolwiek się nie poruszy, to każdy cię zaczepia. Tak, 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 albo nie wiem, czy pan słyszał te teksty Leć, Adam, leć, no, przecież to weszło tak, w nasz słownik. Tak, to oczywiście. To na bieżąco było cały czas. No to wylądowaliśmy telemarkiem, kolejny podcast OK Boomer. I teraz ja powinnam coś powiedzieć, tak? Tak, że możecie, jesteśmy w kontakcie. Że jesteśmy w kontakcie. Słuchajcie, czyli tak, SMS-y 3322, możecie pisać do nas na gadu-gadu i to nie jest żart. Naprawdę założyliśmy gadu-gadu. Jaki mamy login? Okej, boomer. Okej, okay. Okay, boomer. Prawdziwa z niej podcasterka. Drugi odcinek wymiatasz, muszę ci powiedzieć. Dziękuję. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, to my. I mailowo też redakcja@rmf.fm, ale tylko jeżeli macie promocję w kafejce internetowej. Tak, inaczej nie piszcie. Okej, boomer w RMF FM.